Witam, tutaj Mazda 890. Podczas zakupów w sklepach w Anglii, ponieważ lubię słodkie rzeczy i nie tylko, kupiłem żelki Haribo. Ja nie robię tu żadnej kryptoreklamy, zaznaczam. Te żelki mają coś fajnego. Coś, co naprawdę Was zaszokuje. Albo o tym jeszcze nie wiecie. Mają dokładnie to, co jest tutaj napisane. Carnauba. I to plus. A tutaj jest Carnauba Wax. Nie wierzycie, że to są w żelkach? To są żelki z Haribo Starmix. W składnikach, które tutaj są, jest to jest przedostatnia linijka tych składników. Pisze Carnauba Wax. To są żelki. Czy ja mam rozumieć, że te żelki, one są bardzo dobre? Czy jak tutaj jest napisane Carnauba Wax, to jest produkt firmy Meguiar's Gold Class. Czy to jest wosk, właściwie nie wosk, to jest pasta w płynie. Pasta w płynie do polerowania samochodu na wysoki połysk. O co chodzi z tą Carnaubą? Carnauba to jest z tego, co piszę, co się rozznałem na YouTubie. Zwykły wosk ma to, że jak poleje się szklanką wody po masce, to ta woda zostaje. Mimo tego, że maska jest pod kątem, to tam troszeczkę zostaje. A Carnauba daje to, że jak poleje się szklanką wody maskę z tą właśnie, z tym środkiem Carnauba, to się ta woda nie zostaje ani kropli na tym. Czyli jak ja to rozumiem, ta Carnauba jest i w tym produkcie chemicznym do polerowania samochodów, i w tych żelkach jako składnik tam tych składników, to jest tyle, że to jest przedostatnia linijka tych składników. Czy jak ja zjem 4 paczki, bo tutaj jest, to jest mała paczka, taka duża jest paka tego, to ja będę dobrze zakonserwowany od środka i nie będę się mógł, za przeproszeniem, wypróżnić? O co tutaj chodzi? A co, nie wiedzieliście o tym, że tutaj jest Carnauba i tutaj jest Carnauba? Też o tym nie wiedziałem. Dopiero zacząłem czytać, zacząłem jeść te żalki i tak patrzeć się i patrzę, o, Carnauba. Wiesz, to jest to samo, co tu. Czy możecie mi o tym wyjaśnić w komentarzach pod tym filmikiem? Tu pisać komentarze, czy ktoś się skapnął, że tu jest chemia i tu jest Carnauba Wax i tutaj jest Carnauba Wax. W waszych żelkach. Później są problemy. Może przez to, że nie można się wypróżnić. Nie rozumiem. Naprawdę, to są ciekawe rzeczy, że to wtedy można pokopować. Mówił do Was Mazda 890. Tak sobie przemyślałem tego Carnauba Wax i Carnauba Plus tego, te żelki i tą pastę. Prawda. A co by było, gdyby stopić te żelki na patelni, użyć jako środka topiącego oliwę z oliwek i stopić te żelki, i co wtedy nam by wyszło? Prawdziwy żel do nakładania na samochód? Jakim przyjemnym byłby zapachu, prawda? Manago, malinowym albo truskawkowym. Albo po prostu żelki Haribo mielibyśmy na samochodzie. Można takie coś zrobić, no ale ja tego nie próbowałem. Jeszcze nie spróbowałem. Może kiedyś ktoś spróbuje?
Piszcie, komentujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam Was, Max D809.